Dobry wieczór Państwu. W Bytomiu obraduje na pierwszym zgromadzeniu Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Tu punkt sprawozdawczy Telewizji Polskiej w hali kopalni Sząbierki w Bytomiu. Tuż przed godziną 17 ogłoszone zostały wyniki wyborów przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Poszczególni kandydaci na przewodniczącego OPZZ otrzymali następującą ilość głosów. Miodowicz Alfred 534 głosy. Moritz Rajmund 309 głosów. Przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych wybrany został kolega Miodowicz Alfred. Serdecznie gratuluję wyboru. Pozwoli pan pierwszy wywiad. W tej sali bardzo... O współczuciach pan, panie redaktorze, nie mówi. No to wie pan, to zrozumiałe same przejście. A z uwagi na rozmiar spraw, którymi nas tutaj obarczono, na te nadzieje, które wiążą załogi, a związki zawodowe w szczególności z OPZZ, to jest to jednak diabelna odpowiedzialność. To nie tylko jest w nazwie, że to będzie OPZZ. To musi być w sposobie funkcjonowania. No a tutaj musimy wypracować jakieś metody, nowy styl pracy, a przede wszystkim siedzieć w zakładach pracy, siedzieć w bazie. Tam musimy mocno korzeniami tkwić, bo inaczej się wywrócimy. Najpilniejsze zadania dla Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych? Kilka zadań węzłowych, podstawowych są takie. Takim na przykład jest kwestia ochrony poziomu życia ludzi pracy. Sprawy mieszkaniowe, koncepcja polityki mieszkaniowej, ale nie w sensie rozdzielnictwa, bo jak czegoś nie ma, to nie ma co dzielić, ale w sensie koncepcji budownictwa mieszkaniowego, udziału społeczeństwa w budownictwie mieszkaniowym. Jest to kapitalny temat dla wszystkich, a szczególnie dla młodzieży. Jest sprawa ochrony zdrowia. Jest sprawa ZUS-u, polityki ubezpieczeń. Patrzę na pana w tej chwili 5 milionów bez mała członków związków zawodowych w Polsce. Co pan chciałby im przekazać? Trzymajmy się. Dziękuję. Trzymajmy się razem. Dziękuję bardzo. Wróćmy teraz do przebiegu dzisiejszych obrad. Dorobkiem pierwszego zgromadzenia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych będą dokumenty końcowe, m.in. program działania ruchu zawodowego, uchwała o celach, strukturze i zadaniach OPZZ, a także uchwała o pokoju. Pierwszym dokumentem jednogłośnie przyjętym przez zebranych jest związkowe stanowisko w sprawach gospodarczych. Z niepokojem obserwujemy, głosi dokument, obniżanie się wartości pracy, przejawy lekceważenia obowiązków pracowniczych, rozpowszechnianie się swoistej filozofii byle jakości, marnotrawstwa, złych obyczajów picia alkoholu w czasie pracy i kradzieży mienia społecznego. Zjawiskom tym będziemy przeciwdziałać środkami wynikającymi z ustawy o związkach zawodowych. Opowiadamy się zdecydowanie, czytamy dalej w dokumencie, przeciwko systematycznemu podnoszeniu cen jako jedynemu odczuwalnemu przez społeczeństwo narzędziu uzdrawiania gospodarki. Widzimy potrzebę organizowania współzawodnictwa pracy w tych zakładach, gdzie praca jest dobrze zorganizowana, gdzie przynosi konkretne i wymierne efekty. Była to autentyczna, momentami bardzo burzliwa i kontrowersyjna debata o sprawach najżywotniejszych dla wszystkich ludzi pracy. Było to wielkie wydarzenie w historii polskiego ruchu związkowego. Ogromna siła będąca autentycznym, równoprawnym partnerem w decydowaniu o wszystkim, co dzieje się w naszym państwie. My, sprawozdawcy, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem niezwykłej atmosfery panującej w tej sali. Atmosfery autentyzmu, konkretności przedstawianych propozycji, osobistego tonu wszystkich wystąpień, pełnych emocji, zaangażowania i świadomości historycznego znaczenia tego spotkania. To wszystko w tym wydaniu dziennika. Do widzenia Państwu.